Czy jeden cud może się realizować równolegle w tym samym czasie, ale w dwóch różnych miejscach? Przekonajmy się o tym dzisiaj. i dobro, witam Was bardzo serdecznie. A dzisiaj znowu o tym, jakie niesamowite rzeczy mogą dziać się w naszym życiu, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy jesteśmy ludźmi modlitwy i kiedy temu Słowu Bożemu jesteśmy posłuszni. Żeby lepiej zrozumieć dzisiejszy odcinek, warto zerknąć do odcinka, który był tydzień temu. A dlaczego? Zobaczycie, jak wysłuchacie. Dzisiaj troszeczkę dłuższy fragment, więc od razu przechodzimy do tekstu, który zaczerpnąłem z książki Otucha dla Ducha. Pewnego dnia dowiedziałem się, że nasza sąsiadka, przyjaciółka z dzieciństwa mojej żony, sprzedała dom. Widziałem, jak wynosi już z tego domu rzeczy, więc pomyślałem, że wyjeżdża na zawsze i poszedłem do niej, aby się pożegnać. I ona wtedy powiedziała, że bardzo by chciała, aby ten dom komuś sensownie służył, i zawsze sobie wyobrażała, że my go kupimy, ponieważ kiedyś nasza działka i jej działka były wspólną ziemią jednej rodziny, jej przodków i naszych. Wiesz, ale ty już podobno ten dom sprzedałaś, powiedziałem. Tak, wstępnie sprzedałam, jednak nabywca mnie oszukał i na dodatek nie może załatwić wszystkich dokumentów. Gdybym wiedziała, że wy go chcecie kupić, to jeszcze jestem w stanie mu odmówić. Zastanów się, czy nie chcielibyście kupić tego domu ode mnie. I tak rozstaliśmy się. Zastanawiałem się, co z tym zrobić. Przecież moja rodzina miała już duży, nowy dom, a ja dodatkowo w tym czasie popadłem w długi przez działania nieuczciwego wspólnika w firmie. Tak wyglądała moja ówczesna sytuacja finansowa. I miałem jeszcze kupić dom, podzieliłem się swoim dylematem z żoną, bo sprawa ta nie dawała mi jakoś dziwnie spokoju. Moja żona poradziła, że jeśli czuję, że coś jest na rzeczy z tym domem, to powinienem się pomodlić. Poszedłem więc do jedynego spokoju, który przeznaczyliśmy na naszą domową kaplicę i poprosiłem Boga o słowo z pisma świętego. Pan Bóg dał mi słowo, które mówiło o tym, aby nie bał się wziąć tego domu, bo będzie to miejsce Bożej chwały. Pamiętam, że to słowo było niezwykle konkretne i zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Poszedłem więc znowu do żony i mówię, że wygląda na to, iż powinniśmy kupić ten dom. Skoro tak, to dobrze, odpowiedziała moja żona. Tylko, jak ty to teraz widzisz? No, i wtedy musiałem przyznać, że ja kompletnie nic nie widzę. Nie mamy przecież ani grosza. Pomyślałem, że najprostszym sposobem będzie znalezienie kogoś z kręgu naszych przyjaciół, kto kupi ten dom dla siebie, a my tylko staniemy się pośrednikami. Zacząłem do nich dzwonić, ale nikt nie był w stanie podjąć takiej decyzji. Jedni nie mieli skąd pożyczyć pieniędzy, a ci, których moim zdaniem było stać. Nie mieli akurat w tym czasie takich możliwości finansowych. Wtedy znowu wróciłem do słowa, które wcześniej przeczytałem na modlitwie i zrozumiałem, że to ja mam kupić ten dom, a nie ktoś z moich znajomych. Intencja właścicielki była zresztą dokładnie taka sama. Ona nie chciała sprzedać domu nikomu innemu, tylko nam. Zwróciłem się do Pana Boga: Mówisz mi, abym się nie bał, ale pomóż mi jakoś. Po tej modlitwie zdecydowałem się na najmniej prawdopodobną drogę. Postanowiłem spróbować dostać kredyt na kupno tego domu. Moja sytuacja finansowa sprawiała, że była to ścieżka wręcz karkołomna. Poza tym miałem naprawdę mało czasu, ponieważ w niedzielę trzeba było wpłacić zaliczkę w wysokości 10 tysięcy złotych, a był poniedziałek. Pojechałem do banku i powiedziałem, że potrzebuję szybko gotówki na kupno domu. Spytałem, czy oni są w stanie załatwić mi jakiś kredyt. Poprosiłem, aby sprawdzili, czy mam w ogóle jakiekolwiek zdolności kredytowe. Pani odpowiedziała, że jako właściciel firmy muszę zgromadzić wiele dokumentów. Oni to wysyłają raz na dwa tygodnie do centrali i czeka się na odpowiedź. A poza tym ona właśnie niedługo idzie na urlop, i musiałbym te dokumenty zebrać w bardzo krótkim czasie. W tej sytuacji wziąłem z banku listę dokumentów i pomyślałem sobie, że jeśli mimo wszystko uda mi się, będzie to znak od Boga, że mi błogosławi i że naprawdę mam kupić ten dom. Jeździłem do wszystkich instytucji i mówiłem, że chcę kupić dom. Mam na to kilka dni, i jeśli w tym czasie nie załatwię dokumentów, Oferta stanie się nieaktualna. W ten sposób zgromadziłem wszystkie dokumenty w ciągu jednego dnia. Kiedy przyjechałem do banku, kobieta się zdumiała. Nie sądziła, że to możliwe. Pytała, jak mi się udało, bo ona właśnie teraz wysyła wnioski kredytowe do centrali. Zadzwoniła do tej centrali, prosząc, by ze względu na jej urlop rozpatrzyli jeszcze jeden dodatkowy wniosek. A oni się zgodzili tylko dlatego, że szła na ten urlop. W sobotę pojechałem do banku sprawdzić, czy przesłano mi pieniądze na konto, chociaż byłem prawie pewien, że ich tam nie ma. Ze zdumieniem stwierdziłem, iż udzielono mi tego kredytu. Okazało się, że centrala rozpatrzyła mój wniosek w ciągu jednego dnia, bo akurat to był ten dzień, kiedy rozpatrywano też inne wnioski i od razu przelano mi środki. Myśląc po ludzku, to nie miało się prawa wydarzyć, ale fakt był taki, że miałem z czego zapłacić zaliczkę. Kiedy już ją zapłaciłem, w drodze do domu zacząłem myśleć: Kurczę, mam prawie 60 tysięcy złotych długu, kredyt na 100 tysięcy, kupuję jakiś chory dom, który nie wiem po co mi jest w ogóle potrzebny. Boże, w co ja się wpakowałem? Wpadłem w totalną panikę. Uświadomiłem sobie, że przez kolejne dwie dekady będę zarżnięty jakimś potężnym kredytem, mając na utrzymaniu dom wymagający remontu, że nie mam stałego źródła dochodu, a za to posiadam liczną rodzinę. I wówczas ponownie zacząłem się modlić. Panie Boże, dlaczego Ty chciałeś, abym kupił ten dom? Co ja mam z tym domem teraz zrobić? W środę postanowiłem zadzwonić do Jacka, mojego znajomego, który jest inżynierem budownictwa, aby poprosić go o oględziny i oszacowanie realnej wartości oraz stanu nieruchomości. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale niechcący wystukałem całkiem inny numer. Okazało się, że odebrała Lucyna, mama wielodzietnej rodziny. Przyjaźniliśmy się, ale nasze kontakty w tym czasie były sporadyczne. Czułem się zaskoczony, słysząc jej głos. Sądziłem, że odwiedza Jacka we Wrocławiu i dla żartu odebrała jego telefon. Spytałem: Co tam u was słychać? W końcu powiedziałem: Wiesz, bo kupiliśmy właśnie dom, ale nie wiem po co. Dostałem takie konkretne słowo od pana Boga. W słuchawce zapanowała cisza. A po chwili Lucyna powiedziała, że oni z mężem Jankiem modlą się, aby ktoś im dał dom i też dostali słowo, że zamieszkają w miejscu, które ktoś inny im przygotuje. O nie miałem. Ona też. Po chwili wybuchnęliśmy oboje ogromną radością. Poprosiłem, aby jak najszybciej przyjechali obejrzeć dom, a potem wyszedłem na dwór i uwielbiałem Pana Boga. Później działy się kolejne cuda. Dom wymagał remontu. Pan Bóg więc przysyłał ludzi, którzy wspólnymi siłami pracowali. Po latach widzę, jak wiele ten dom rozwiązał problemów, nie tylko tej wielodzietnej rodzinie, ale i nam, i mojemu bratu, który dzięki zakupieniu sąsiedniej działki oraz nowemu podziałowi gruntów mógł zbudować obok nas dom swojej rodzinie. My mogliśmy wytyczyć niezależną drogę dojazdową od głównej trasy do naszej działki. Naprawdę doświadczyliśmy wielkiego błogosławieństwa. Pan Bóg pootwierał nam wiele możliwości. Mamy więcej miejsca do mieszkania, mogliśmy przyjąć do naszych rodzin dzieci z domu dziecka, które tego potrzebowały. Ale to już kolejna historia. Najbardziej zadziwiające jest dla mnie jednak to, że nasi przyjaciele, którzy nie mieli pieniędzy nawet na to, aby kupić większe mieszkanie, w rezultacie mają duży dom. Ponadto, ja wyszedłem z długów i jeszcze udało mi się spłacić brata, który zaczynał budowę własnego domu. Mieszkamy teraz wszyscy obok siebie. Cieszymy się tą małą wspólnotą sąsiedzką, braterską. Modlimy się razem. Nasze dzieci wspólnie dorastają. Niejednokrotnie pomagamy sobie, a w trudnych sytuacjach możemy na siebie liczyć. Mamy świadomość, że to Pan Bóg nas tutaj zgromadził i że On sam nam to wszystko dał. Tak, takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy się zdarzają. To jest owoc modlitwy, to jest owoc posłuszeństwa Panu Bogu. I to dzisiejsze opowiadanie, które, które napisał Marek, jest uzupełnieniem właśnie tego, które czytałem tydzień temu, a które napisała Lucyna. Właśnie ta lucyna, o której w dzisiejszym opowiadaniu było. Moi drodzy, ponieważ w książce Otucha dla Ducha po każdym opowiadaniu znajduje się słowo papieża Franciszka, więc również dzisiaj zakończmy refleksją naszego papieża. Słuchanie Boga i pójście za Jezusem dają wolność i szczęście, jakiego propozycje świata nie mogą zapewnić. Być posłusznym Bogu to słuchać Boga, mieć otwarte serce na pójście drogą, którą Bóg wskazuje. I to czyni wolnymi. Siłę do podążania drogą wskazaną przez Jezusa i do posłuszeństwa Bogu możemy otrzymać od Ducha Świętego. Musimy jednak zdobyć się na odwagę, by powiedzieć: Panie, jestem grzesznikiem, tyle razy byłem posłuszny rzeczom światowym, ale chcę być posłuszny Tobie, chcę iść Twoją drogą. Prośmy o tę łaskę kroczenia zawsze drogą Jezusa. A gdy tego nie robimy, prośmy o przebaczenie. Pan przebacza, bo jest tak dobry. Być posłusznym Bogu, to słuchać Boga, mieć otwarte serce na pójście drogą, którą Bóg wskazuje, no i oczywiście trzeba mieć odwagę, żeby tą drogą pójść. I to czyni wolnymi. To czyni wolnymi, i dzięki temu, że jesteśmy posłuszni woli Pana Boga, że żyjemy tym, czego Bóg od nas oczekuje, oczywiście my wcześniej tę wolę Bożą musimy poznać. No ale nie poznamy inaczej woli Pana Boga, jeżeli nie będziemy chcieli jej wysłuchać. A słuchamy, no właśnie, gdy czytamy Słowo Boże, gdy zasłuchujemy się w Słowo Boże. Niech zatem, moi drodzy, to codzienne wsłuchiwanie się w Słowo Boże sprawi, że będziemy szli Bożymi drogami, a jeżeli będziemy szli Bożymi drogami, to na pewno będą się działy niesamowite rzeczy w naszym życiu. Jest jeszcze jeden ważny warunek. Myślę, że też coś bardzo istotnego, a mianowicie, żeby w tym, co się dzieje w naszym życiu, Umieć dostrzec interwencję Pana Boga, bo ktoś powie, a zbieg okoliczności, a taka codzienność, a tak to już po prostu w życiu jest. Problemem wielu ludzi, tak mi się wydaje, problemem wielu ludzi jest to, że nie dostrzegają w swoim życiu interwencji Pana Boga, że nie widzą w swoim życiu znaków działania Pana Boga. Warto naprawdę otworzyć swoje serce i zobaczyć, ile pięknych rzeczy Pan Bóg w naszym życiu dokonuje. I za to Boga chwalić, i za to mu dziękować, i za to go uwielbiać. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na wieczorną modlitwę, na zakończenie dnia. A kto by chciał nas wesprzeć, to oczywiście bardzo, bardzo serdecznie o to proszę i bardzo serdecznie do tego zachęcam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.